jeżeli wiesz, jesteś cały czas taki i wiesz, i grasz na bębnach z taką postawą, że przepraszam, że tutaj jestem, to też to też będzie w ten sposób brzmiało, nie? Nie jeździłem, kurde, co miesiąc do Berlina, spaliśmy w samochodzie, wiesz, 3 tygodnie pod mostem i graliśmy codziennie, nie? Day by day, nie? Wiesz, my wszyscy lubimy, jak nam się za każdym razem mówi, super, super, wow, fajnie zagrałeś, wiesz, wszyscy lubimy lajki, wszyscy lubimy wyświetlenia. Taki nauczyciel może chcieć cię zdominować. Czy miałeś kiedyś taką sytuację jako nauczyciel, że stwierdziłeś, ej, to nie ma sensu, powiedzmy, z daną osobą? Hello, dzień dobry, tutaj Marcin Dubowski z portalu Poczy Rytm i dzisiaj wyjątkowy gość, wyjątkowy artysta, wyjątkowy perkusista i osoba, która myślę, że jest żywym dowodem na to, że jeżeli czasem być może marzysz o grze na wielkich scenach z superartystami, to czasem potrzebujesz tylko jednej, jedynej rzeczy. Wiadra. I myślę, że sobie dzisiaj o tym trochę porozmawiamy. Osoba, która miała bądź ma okazję współpracować z takimi artystami jak Kasia Nosowska, Kasia Kowalska, Ewelina Lisowska, po drodze zespół Johna Portera, czy w tym momencie chociażby Agnieszka Chylińska. No i również osoba, która uważam robi całkiem dużo dobrego w temacie edukacji perkusyjnej w Polsce, co ja osobiście bardzo, bardzo cenię. Także przed Wami Oskar Podolski. Cześć! Witam drodzy widzowie, drodzy słuchacze, witam Was wszystkich z poranną kawką. Tak, z poranną kawką. Dobra, no to co, to może tak dla rozruchu na sam start. Oskar, jak to w ogóle się stało, że zacząłeś grać na perkusji? Jaki był ten taki pierwszy impuls, co się później stało, co się stało, że wytrwałeś w tym wszystkim? Czyli w skrócie, jak to było na początku? Oj, to jest najczęściej zadawane pytanie. No tak się domyślam. Ja po prostu za każdym razem mam, o, muszę się, wiesz, cofnąć, bo wiesz co, no po prostu chyba jak u każdego, nie? Gdzieś moją uwagę zawsze przykuwał perkusista na koncertach i zawsze wolałem, wiesz, oglądać z tyłu koncert i widzieć, jak bębniarz to robi, jak wykonuje swoją pracę. No i gdzieś, wiesz, poprzez te częste oglądanie tego, gdzieś tam w głowie się zrodziła taka moja, wiesz, myśl, że może by zacząć to robić, nie? Bo to jest fajne, nie? To jest takie, że wiesz, coś na zasadzie jakiejś takiej supermocy, nie? Bym powiedział, że tak naprawdę, wiesz, potrzebujesz tylko, wiesz, jakiś rekwizyt i już możesz robić coś zajebistego, nie? Właśnie mówię tutaj, wiesz, o pałkach, nie? Czy w ogóle o instrumentach perkusyjnych. Więc no, miałem gdzieś 10-11 lat, no, jak ten impuls się pojawił. No klasyczna historia, nie? Jak to zwykle bywa, że po prostu zacząłem nawijać o tym na okrągło, że bębny, że chciałbym grać, że mama kupmy. I gdzieś tam oczywiście, wiesz, to nie było tak na pstryknięcie palcami, że ja miałem, wiesz, na najbliższe święto od razu zestaw, tylko stopniowo, nie, się pojawiało. Najpierw były pałki, potem był, wiesz, jakiś tam pad i też granie oczywiście na meblach, nie. Myślę, że bardzo duży wpływ tutaj przede wszystkim miało środowisko, nie, moje, czyli najbliżsi, nie, że, wiesz, jak ojciec zobaczył, że ja mam jakiegoś takiego, wiesz, że puknąłem bakcyla, zresztą oni tak czy tak zawsze, moje rodzice zresztą mnie zawsze pchali w to, co lubiłem robić, w czym się zatracałem, nie? Bo wiesz, bardzo dużo rysowałem, nie? W ogóle nim zacząłem grać na bębnach, to tańczyłem breakdance, nie? Więc chodziłem, wiesz, zawsze jeździłem na zajęcia taneczne, więc zawsze gdzieś tam muza była, nie? Ja pamiętam, że nawet miałem to, że wiesz, z kolegami w pokoju to robiliśmy tak, że zagasiliśmy światło, zapaliliśmy gdzieś jakąś kolorową lampkę i wiesz, włączaliśmy muzykę na pełny regulator, nie? Wiesz, i to było. I zawsze gdzieś ta muza we mnie była, nie? Więc jak się pojawiły bębny, no to wtedy trochę czasu musiałem, wiesz, przewałkować ten temat, żeby się w końcu, wiesz, to pojawiło, ale jak już stanęły te bębny, to ja, stary, grałem codziennie w wakacje, byłem, wiesz, tak jak zawsze ogólnie z natury jestem śpiochem i tak jak zawsze spałem, wiesz, do 11-12 będąc dzieciakiem, no to tam to byłem, stary, 9 już byłem w ogóle przy bębnach, nie? I nie szło mnie oderwać, no więc to był ten moment taki, że tak mi zostało po prostu. No w ogóle chyba u ciebie rodzina grała dość dużą rolę, nie? Bo później też się pojawił zespół taki bardziej rodzinny właśnie, nie?
No, tak. No wiesz, to wszystko się zaczęło tak, że Alek Podolski, z którym tworzę, wiesz, naszą szkołę online, Podolski Drum Studio właśnie, który w zasadzie jest, wiesz, można powiedzieć, bardzo istotną częścią w ogóle całych tych wszystkich wydarzeń, które, wiesz, tych warsztatów i które się dzieją. To Alek zawsze, wiesz, to jest brat mojego taty. Więc Alek zawsze grał na gitarze w pokoju u babci, gdy przyjeżdżaliśmy na obiad. Więc ja zawsze po obiedzie, wiesz, lądowałem u niego w pokoju i on miał, wiesz, gdzieś pałki po prostu schowane w szufladzie, a to było, wiesz, mieszkanie w bloku, tak więc w ogóle nie było szans, stare, żeby ktoś miał, wiesz, bębny, nie? Więc gitara to było jedyne takie, wiesz, możliwe rozwiązanie. I ja tymi pałkami tam z nim grałem, nie? I on grał wtedy, wiesz, jakieś numery Nirwany, czy coś sobie tam grał. Co prawda jeszcze wtedy, wiesz, coś tam sobie stukałem, ale nie wiedziałem generalnie, że, wiesz, że bębny to muszą trzymać cały czas ten sam beat, a bardziej jakby wystukiwałem rytmicznie, wiesz, linię, jakby, wiesz, jego bicia prawej ręki po strunach, nie? Że grałem ta, jakieś tego typu rzeczy. I on mnie gdzieś troszeczkę zaraził tym, nie? Że, wiesz, coś na zasadzie takiego starszego brata. Że jak byłem, wiesz, nocowałem u babci na przykład, no to zawsze z Alkiem oglądaliśmy do kolacji jakiś koncert, nie? Zawsze po prostu było tak, że zawsze leciał jakiś koncert. I ja tak nie, wiesz, sam sobie tego w domu nie włączałem, ale właśnie poprzez ten proces, wiesz, kilkuletni myślę, no to zaczęło mi tego brakować, gdy tego nie miałem, nie? Wiesz, zacząłem sobie sam w ogóle te rzeczy oglądać w domu i no i właśnie wtedy natknąłem, wiesz, na jakieś takie wideo, gdzie właśnie podobał mi się bębniarz, nie? I potem jak już właśnie tak przewijając trochę do przodu, tak jak się pojawiły już bębny, no to wtedy mój tato stwierdził, że on to w takim razie będzie grał na basie z nami, nie? Więc wiesz, jak mój ojciec miał stare, nie wiem ile jest, 37? Chyba w ogóle, jak wiesz, jak powiesił bas na siebie. Tak więc my byliśmy totalnymi samoukami i od takiego zera od grania, wiesz, w garażu, Alek jeszcze, wiesz, tam próbował śpiewać, nie? Wychodziło mu to, wiesz, raz lepiej, raz gorzej, ale generalnie jakby robił to, nie? Myśmy, wiesz, kompletnie nie czuli żadnego, poprzez ten brak świadomości tego, co robimy i przez tą taką pozytywną naiwność, zaszliśmy do takiego punktu, że graliśmy, wiesz, jako support Kazika na żywo na przykład, nie? Graliśmy takie, wiesz, no, duże kluby już i to, wiesz, i sporo płyt też nagraliśmy, więc przez ten. Wyobraź sobie, że masz, wiesz, rodzinny band, to jakiekolwiek stare święta, nie ma sytuacji takiej, że ktoś nie może, bo nie ma jak dojechać na przykład, albo go mama nie puści, albo mnie na przykład mama nie puści, jak mnie mama nie puści, jak ja z tatą jadę, nie? Ja byłem takim zwykłym, totalnym nastolatkiem, że wracałem, wiesz, do chaty, jadłem paczkę chipsów, grałem, wiesz, w Counter-Strike'a, to zawsze przychodziła, wiesz, 19, ja wstawałem i jechałem na próbę. I tak było codziennie, nie? Myśmy mieli taki okres, że stary, przez 2 lata może nie graliśmy 3 dni. Nawet w Wigilię graliśmy, w Sylwestra, po prostu na okrągło, nie? Mieliśmy takie swoje miejsce, wiesz, już oprócz tego, jak już wyszliśmy z tego garażu, bo to oczywiście jak przychodzi zima, to ciężko też, wiesz, średnio też dla instrumentów. Tak więc jak mieliśmy swoją, wiesz, w końcu jakąś taką, wiesz, piwnicę, którą, wiesz, zaadaptowaliśmy i tak dalej, no fajnie, nie? Więc to był taki czas, kiedy ja nie chodziłem i nie ćwiczyłem sam na bębnach, tylko cały czas jeździłem i robiliśmy piosenki i grałem piosenki, nie? No, więc to tak. To chyba był ten czas tej takiej biało-czarnej Amati, z tego co pamiętam, co? Czarna Amati się pojawiła dużo później, ale to była ta Amati generalnie. Aha. Malowana. Ale to są te pierwsze bębny, wiesz. No pamiętam je, bo pamiętam, że jeszcze lata temu tak gdzieś tam na grupach facebookowych i tak dalej, no przewijały mi się przez wzrok. Tak. Ja w ogóle wtedy też nie miałem świadomości, że. Znaczy, może nie miałem, jakby nie pomalowałem jej po to, żeby ona była charakterystyczna. Nie? Ja ją pomalowałem, bo wiesz, bo chciałem, żeby one się po prostu trochę zmieniły, bo już miałem dość tych bębnów, po prostu, wiesz, cały czas jeden czarny, matowy kolor. No a potem się okazało, że no, w sumie są mega charakterystyczne, nie? No właśnie, nie? To podejrzewam, że to raczej na początku nie było takie świadome budowanie sobie wizerunku poprzez ten zestaw perkusyjny. Natomiast, no, long story short, mamy teraz, no, dzień dzisiejszy i współpracujesz z Agnieszką Chylińską. Natomiast twoja pierwsza styczność z Agnieszką, no, była w nieco innych warunkach, trochę z tego co wiem, i raczej miało to dużo wspólnego z programem Mam Talent, nie? Wiesz co, tu jakby
To, że byłem w Mam Talent, kompletnie nie miało jakby znaczenia w sytuacji, kiedy był potrzebny, wiesz, nowy skład i bębniarz, nie? Więc to nie było tak, że Aga, wiesz, mnie zapamiętała z tego Mam Talent i gdzieś, jak się okazało, że wiesz, że chciałaby grać z innymi ludźmi, to stwierdziła, że był taki Oscar, to teraz myślę, że już jest dorosły, jego wezmę, nie? Nie, no. Nie było to niestety tak, bo ja wiem, że to może tak wyglądać, nie? Że wiesz, że o, mam talent, no to jak był, no to się nie dziwię, że ona go A wzięła. tak pomyślałem, że jakaś taka, nie wiem, lampka się i zaświeciła czy coś. Nie, to w ogóle, wiesz, poprzez przebywanie w ogóle właśnie w środowisku tutaj, wiesz, w Warszawie, to zadzwonił do mnie Maciek Mąka, nie? Gitarzysta, z którym się znałem. Bo też gdzieś się poznaliśmy na jakichś tam, wiesz, jakichś tam festiwalach, jak graliśmy właśnie, między innymi jak ja z Eweliną grałem. I z Maćkiem załapaliśmy wspólny język i no jak przyszła taka sytuacja, to Maciek po prostu zadzwonił do mnie, nie? I wiesz, i dopiero jak Agnieszka, ona mi potem mówiła, zresztą też to opowiadała w ogóle na wielu koncertach, wiesz, na scenie, nie? Tą sytuację, że dopiero jak przyszła na próbę, to już jej się wtedy totalnie kropki połączyły, nie? Że wiedziała, że ja to ja. Mówisz, jak oczywiście oni, wiesz, wysłał tam jakieś moje portfolio, czy też, wiesz, jakieś wideo, no to ona, ja nie wiem, jaka była jej reakcja, nie? Ja po prostu dostałem informację, że to spotkajmy się, żeby podżemować, nie? No i Jaga, jak przyszła, tak jak się ze mną przywitała, no to mówi, my się chyba już skądś znamy, nie? I to było tyle, nie? Więc od razu przeszliśmy do rzeczy. I tak, nie? I zostałem. No. Super. No właśnie kilka razy słyszałem, że Agnieszka Chylińska dosyć mocną uwagę przykłada do gry perkusistów. No i tak nawet pamiętam, gdy się oglądało te programy, to gdy występował jakiś perkusista, to z jej strony właśnie była taka gdzieś tam dodatkowa mięta. No i właśnie, twój styl perkusyjny jest ewidentnie bardzo efektowny, ale jednocześnie widać, że masz tam wypracowany bardzo fajny warsztat techniczny. No, że to chyba tak nie było, nie? Że w cudzysłowie, żeby nauczyciel się odczepił, to zrobię te rudymenty, nie? No i właśnie, jak wyglądają twoje treningi teraz? Może nad czym pracujesz teraz? Co teraz ćwiczysz? Jak to u ciebie wygląda? Wiesz co, to jest wszystko to, jakim jesteś, wiesz, bębniarzem, jaki jesteś wewnętrznie, to przejawia się na zewnątrz, nie? Więc jeżeli mniej zwracasz uwagę na to, co grasz, to też to będzie brzmiało w sposób niechlujny, nie? Co się też wiąże z tym, że musisz poszerzać swoją świadomość, nie? Dla kogoś, wiesz, zagranie cicho to jest, powiedzmy, wiesz, dla mnie zagranie średnio głośno bardziej niż cicho, nie? Że potem się okazuje, że, wiesz, zagranie w taki sposób, to ty z czasem możesz to jeszcze o połowę w ogóle zmniejszyć, nie? Jesteś w stanie grać, wiesz, w takiej dynamice. Wiesz, takie jesteś w stanie grać świadomie, nie? Wiesz, różnego rodzaju podziały, nie? Więc czy tak samo, tak jak z budowaniem prędkości, nie? Żebym ci to dobrze powiedział, mi się to kojarzy wszystko trochę z takim, jakbym, jak kładziesz warstwę, powiedzmy, nie wiem, farby czy czegoś, nie? Wiesz, to kładziesz pierwszą, kładziesz następną, potem znowu, i potem znowu musisz wrócić, powiedzmy, do tej pierwszej, nie, żeby ją jeszcze raz położyć, nie? Więc to jest cały czas droga, jakby ten proces polega na tym, że idziesz w jakimś kierunku, który nie jest jakby jasno określony, nie? Ja nigdy nie miałem czegoś takiego, że wiem, że będę grał to, że będę grał to, nie miałem jakby tej niemieckiej takiej, wiesz, pewności, nie? Tylko wiedziałem mniej więcej gdzieś tam, jak ten kompas wewnętrzny mam ustawiony. Więc jak szedłem w jakąś stronę, to w pewnym momencie musiałem się potem, wiesz, cofnąć, żeby jednak odkryć, wiesz, nie wiem, że przejścia linearne są na przykład spoko, nie? Że jednak warto by było, wiesz, zrobić jakieś takie, wiesz, rudimentowe zagrywki, nie? To wszystko też przychodzi wraz z inspiracją, nie? Jeśli zauważysz jakieś rzeczy u jakiegoś bębniarza, które ci się podobają, i jeśli ta inspiracja będzie silna, i jeżeli
Jeżeli bardzo mocno się zobowiążesz wewnętrznie do tego, żeby nauczyć się te rzeczy grać, no to wtedy masz jakby te paliwo rakietowe, nie? Z którego możesz czerpać i dążyć do tego, żeby próbować grać tak jak ktoś, nie? Gdzie nigdy, wiesz, nie będziesz jeden do jeden grać, ale na tym to polega, nie? Jakby taka twórcza kradzież, nie? Że jeżeli, nie wiem, jeżeli zespół zrobił jakąś płytę i wiesz, a potem zrobił jakąś kijową, no to ty w takim razie zrób swoją jakby kontynuację tamtej płyty, która ci się podobała, nie? I wtedy wyjdzie coś fajnego, nie? Więc na pewno dużo się zmieniło w momencie, kiedy zacząłem chodzić sam do sali, nie? Bo ja dopiero zacząłem ćwiczyć na bębnach tak naprawdę w liceum, nie? Także sam stwierdziłem, że dobra, jadę dzisiaj tramwajem do sali ćwiczyć, nie? Na początku miałem tam jakiegoś nauczyciela czy coś, ale wiesz, to wszystko było tak, jak wiesz, ja generalnie chciałem mieć blachy, wiesz, proste, hi-hat wysoko i tak dalej. A dopiero pod, i wiesz, jak on tam przychodził, to grałem z nim rzeczy i faktycznie gdzieś mi to dało. Ale zaraz, jak on tylko wychodził, to gdzieś tam o tym zapominałem, to się zapisywało w podświadomości, przejawiał się potem, wiesz, ten luz i tak dalej, bo on też zwracał dużo uwagi na to, żebym był bardziej, wiesz, wyluzowany. Ale potem to się wszystko zmienia, też wiesz, jak zaczynasz inaczej zestaw ustawiać, nie? Nagle sprawdzasz, co będzie, jeśli wiesz, jednak dasz sobie hi-hat wyżej czy coś, że widzisz, że próbujesz udawać, jak grać, jak ten bębniarz, który ci się podoba. Co oczywiście też się wiąże z tym, że musisz mieć też dobre te wzorce, nie? Musisz umieć rozpoznać, na ile bębniarz fajnie gra, a na ile gra po prostu tak, że umie grać tylko, wiesz, ta, i to jest koniec, nie? A jeżeli cię, wiesz, zaczynają cię podniecać jakieś takie, wiesz, zagrywki typu benegrebowe, czy jakieś, wiesz, chopsowe, czy bonamowe na przykład, no to już wymaga troszeczkę praktyki. I teraz musisz zdobyć właśnie wiedzę, żeby wiedzieć, co ten bębniarz gra i jak ty musisz, co musisz przejść, żeby być w stanie grać tego typu rzeczy, nie? No właśnie, powiem ci, że jakiś czas temu miałem taki etap, gdzie próbowałem trochę kopiować perkusistów i się nauczyć trochę z tego kopiowania. Natomiast co ciekawe, było to kopiowanie nie poprzez słuchanie ich, tylko właśnie poprzez oglądanie i odwzorowywanie takich pewnych ruchów, pewnego tego flow i tego typu rzeczy. I z perspektywy czasu stwierdzam, że to potrafi być naprawdę fajny kierunek. Tak, bo tak naprawdę, wiesz, bębny to jest zajebiście fizyczny w ogóle instrument i naprawdę trzeba, wiesz, mieć też pewnego rodzaju otwartości ciała, jakby śmiałości w ogóle w graniu, nie? Bo jeżeli, wiesz, jesteś cały czas taki i, wiesz, i grasz na bębnach z taką postawą, że przepraszam, że tutaj jestem, to też będzie w ten sposób brzmiało, nie? Jakby nie było, ludzie chcą też patrzeć na perkusistów, nie? Chcą też, wiesz, mieć te, wiesz, musisz im dawać te odczucia, że robisz coś zajebistego po prostu, nie? Nawet jeżeli grasz, wiesz, jazz, czy nawet jeżeli grasz, kurde, wiesz, coś, nie wiem, jakieś R&B i tak dalej, nie? Czy muzę, wiesz, jakąś soulową, to wszystko od ciebie musi emanować w ogóle te przekonanie, ten entuzjazm i wiara w to, że to, co robisz, jest po prostu zajebiste, nie? I choreografia ruchu, nie? Właśnie się, wracając do tej fizyczności tego instrumentu, nie? Że sam wiesz, że jeżeli słyszysz, wiesz, jak rap, tu, sabu, du, bo, no to już wiesz, że to nie jest a, o, tylko to jest nie? Że to jest ten ruch, nie? W ten sposób, nie? Że jakby to też jest bardzo istotny czynnik w ogóle grania rzeczy, nie? Jeżeli grasz groove, wiesz, z tego typu hi-hatem, czy nawet, wiesz, w ten sposób, to nie grasz tego tak, nie? Tylko to wszystko wynika, wiesz, yeah, z luzu, nie? Więc właśnie też, to też, te, też ja też chciałem, żeby ta gra wyglądała, nie? No i niewątpliwie takim elementem, który charakteryzuje trochę twoją grę, jest ta technika open, nie? Czyli lewa ręka hi-hat, prawa werbel. No i myślę, że wielu początkujących perkusistów może sobie pomyśleć: aha, leworęczny. Ale chyba to nie do końca tak jest u ciebie, nie? Wiesz co, ja mam coś takiego, że mnie przekonwertowali w przedszkolu. Ja się urodziłem leworęczny. Ja miałem, wiesz, leworęczność i wiele rzeczy robię też lewą ręką. Ja czasami się nawet na tym łapię, że wiesz, że lewą ręką w ogóle jem. Albo jak ktoś mi daje, wiesz, dawno nie miałem, ostatnio była taka sytuacja, że byłem u kogoś i coś robiłem na komputerze u niego i wiesz, już jestem tak obcykany, że w ogóle wszystko robię już na tym touchpadzie tutaj, nie? To dostałem myszkę, to miałem to, nie? Lewą i mówię, czekaj, nie, tą chyba, tą.
gdzie tu jest prawy? Tu, dobra, nie? I wiesz, się, mówię, czyli tą ręką, wiesz, tego typu rzeczy, nie? Czy też w tańcu, jak robiłem takie rzeczy, to też więcej rzeczy wolałem się opierać na lewej ręce. Nie. No a te open-handed granie też przyszło wraz z inspiracją, ale mi też to zasugerował mój nauczyciel, do którego poszedłem, jak wiesz, miałem gdzieś 18-19 lat, do pana Mirosława Muzykanta. Jak chcecie, to sobie sprawdźcie, bo nie za wiele jest oczywiście materiałów też, ale no, taki pan, który jest, wiesz, i sam koncerty na fortepianie gra, lata do Ameryki, tam nagrywa z ciemnoskórymi. I w ogóle tutaj w Polsce prawie nikt o nim nie wie, bo on jakby też nie lubi w ogóle rozgłosu i całej tej, wiesz, komercji jakby, nie? Ale jest wybitnym muzykiem, przede wszystkim też jest dobrym pedagogiem i Mirek mi bardzo dużo otworzył, bo ja do niego chodziłem chyba z, nie wiem, z jakieś 4-5 lat może. I on mi zasugerował właśnie, żebym od razu robił wszystko też na lewo i na prawo, nie? Więc grałem wszystkie, nawet jeśli, wiesz, gdzieś tam się troszeczkę musiałem zagłębić w jakieś takie, wiesz, szaflowe grania rajdowe, to wszystkie rzeczy, wiesz, ty, ta, ta, ty, ta, ta, ty, ta, ty, ta, ta, ty, to robiłem od razu też na lewo, nie? No a potem się okazało, wiesz, jak jeszcze zobaczyłem jakiegoś innego perkusisty, który grał też open-handed, gdzie ja w ogóle wcześniej robiłem coś takiego, że jak były takie, wiesz, rytmy, że były, wiesz, otwarte, to żeby mieć większy strzał, w ogóle w rimshot, to zamieniałem te ręce, nie? Żebym nie miał tego, wiesz, ograniczenia tutaj, tylko żebym mógł po prostu, wiesz, wykorzystywać całą tą grawitację i grałem w ten sposób. Więc potem zobaczyłem, że jest to w zasadzie dość bardzo użyteczne, nie? No i ta technika chyba też daje ci to, że gdy masz lewą rękę na hi-hacie, no to prawa część twojego zestawu, no w zasadzie stoi całkiem dla ciebie otworem. I to też myślę, że daje jakieś tam dodatkowe rozwiązania, nie? Pewnie, jasne, że tak. No w ogóle sam wiesz, no po prostu, nie? Jak nawet jak masz ten klasyczny rytm, ten, tan, ta, ta, ten, tan, to wystarczy, że po prostu tą wymiankę z hi-hatem przeniesiesz na tomę, nie? Ty, tan, ty, du, du, ta, wiesz, i już, nie? Więc jest to generalnie bardzo wygodne i też no czasami mam wrażenie, że jest właśnie bardziej mi otwiera ta pozycja niż to, nie? Ale to wszystko zależy, bo to wiesz, i wysokość hi-hatu i wszystko, że. No to już są takie na pewno niuanse, ale mimo wszystko ta technika open oprócz biało-czarnej Amati jest to element na pewno, który cię w jakiś sposób identyfikuje, Może tak nie? być, tak. Zanim przejdziemy do dalszej części rozmowy, szybka informacja. Poczuj Rytm to nie tylko lekcje, artykuły czy wywiady. Oprócz tego prowadzę cotygodniowy cykl perkusyjnych wyzwań ubranych w formie newslettera. Więc jeśli chcesz otrzymywać porządnie wyselekcjonowane treści perkusyjne bez zbędnego spamu, to wejdź teraz na poczujrytm.pl łamane na skarby i sprawdź szczegóły. Jeden mail, każda sobota, punkt 10. A teraz wracamy do rozmowy. No i właśnie widziałem jeden z Twoich filmów kiedyś, gdzie była taka sytuacja, gdzie ktoś, no prawdopodobnie realizator dźwięku, powiedział Ci to takie słynne zdanie: dobra, to teraz zagraj cokolwiek. No i Ty się wtedy odpalasz, nie? Co mi trochę sugeruje, że dobrze się czujesz w takiej grze improwizowanej, może takiej grze solo i tego typu rzeczy. Natomiast myślę, że dość sporo, pewnie głównie początkujących perkusistów, chociaż chyba nie tylko, może mieć z tym problem. Właśnie umiejętność grania tak na poczekaniu. I teraz, czy właśnie ten taki element improwizacyjny to było coś, co w pewnym momencie trenowałeś, ćwiczyłeś? Jak to u ciebie wyglądało z tym tematem? Wiesz co? To jest ulica. To jest granie na wiadrach po prostu. Wiesz? W momencie takim, że jakby musiałem nauczyć się przełączać po prostu. Umieć na pstryknięcie palcami przełączyć się na ten stan, w którym kompletnie jestem odporny na jakąkolwiek ocenę, nie? Przede wszystkim też swoją, nie? Żeby też głosem wewnętrznym siebie nie karcić, nie? Za to, że ach, nie trafiłem rima, o, spieprzyłem, nie, to już mi nie pójdzie, wiesz, i zaczynam, wiesz, i sztywnieją ci ręce i tak dalej, i wiesz, i naciskasz szczękę, przestajesz, wiesz, oddychać. Więc to jest bardzo ważny czynnik, ale tak jak powiedziałem, ulica po prostu, no. Miałem wiele takich sytuacji, wiesz, że myśmy na wiadrach grali
Słuchaj, nawet między Sylwestrem a między świętami a Sylwestrem, nie? Ja grałem, wiesz, w bieliźni termalnej na ulicy, wiesz, w Berlinie. Bardzo często, nie? Jeździłem, kurde, co miesiąc do Berlina. Spaliśmy w samochodzie, wiesz, 3 tygodnie pod mostem i graliśmy codziennie, nie? Day by day, nie? Więc, wiesz, miałem po prostu tak ściorane ręce, a jednocześnie potem, jak wracałem do Bębnów, to musiałem się nauczyć znowu lżej grać, bo potrafiłem, wiesz, wygiąć, kurde, troszeczkę gorszą obręcz, nie, od Rima, nie, że ona się po prostu troszeczkę, wiesz, uginała, nie, więc też były plusy, minusy tego grania, ale musiałem nauczyć się po prostu, wiesz, no wyobraź sobie sytuację, że bierzesz, wiesz, idziesz z tymi wiadrami, idziesz na spot na przykład, w którym, wiesz, możesz grać, siadasz, podnosisz głowę i stoi już, wiesz, kilkanaście osób, nie, z telefonami włączonymi. Nie możesz powiedzieć: wiecie co, czekajcie, ja muszę się troszkę ten. Nie, tylko musi być po prostu bang, od razu musi być wrażenie, nie? Od razu musi być po prostu dobrze to sprzedane i przede wszystkim musisz być pewny tego, co robisz. I nawet jeśli się pomylisz, to też musisz wiedzieć, że tak naprawdę może jedna osoba na 50 jest bębniarzem i ma takie poczucie, nie wiem, rytmu, czy też świadomość, czy tak, czy jest muzykiem na przykład, nie? Że wie, że gdzieś tam się omsknąłeś, nie? Więc to nie ma też co, wiesz, nam się często wydaje, że nawet jeśli, wiesz, kamerzysta czy ktokolwiek, oni kompletnie nie wiedzą, czy ty się pomyliłeś, czy nie, no, chyba że ci wypadnie pałeczka, nie? Więc dopiero, wiesz, myślę, że to się też właśnie często ludzie wkręcają w coś takiego, że o Jezus Maria, jak to zobaczą inni, no to wtedy sobie pomyślą, że ja nie umiem grać czy coś, albo nie jestem, wiesz, odpowiednio wytrenowany. Tego typu rzeczy, nie? Że zaczynasz jakby powiększać swoje wady, a nie koncentrować się na tym, w czym jesteś dobry, nie? Więc też warto jest grać rzeczy, które sobie ćwiczysz na przykład, nie? Siadasz i masz jakiś pattern, który sobie ogrywasz, niech to będzie prosty groove, nie? Ale pamiętać o tym, że to tak naprawdę chodzi o to wszystko, chodzi o zbudowanie opowieści, nie? Jakieś takie krótkie, nie? Wszystko przychodzi oczywiście z czasem, nie? Ja też miałem wiele takich sytuacji, że wiesz, że ktoś mnie poprosił o zagranie czegoś i wszyscy, wiesz, super, ekstra, a ja wiedziałem, że nie jest super, ekstra, nie? Ale tak jak mówiłem, to jest kwestia właśnie umiejętności przełączenia się na to, że lecisz, nie? I jakby akceptowanie tego, że, wiesz, tak jak ja oglądam innych bębniarzy, wiesz, nawet jeszcze młodszego pokolenia niż ja, nie? U nas w Polsce, jak grają, to też czasami mówię, no nie, no po prostu jak można grać, wiesz, w takim szybkim tempie improwizować, nie? Jakieś takie, wiesz, ja bym tak nie umiał nadążyć, nie? A jakby akceptując moje home tempo, które jest, wiesz, dość wolne, jestem tego typu, to tak czy tak ja wiem, że ja w tym tempie mogę zagęścić to triolami, mogę 32-kami nawet i wiem, że mam taki spektrum, że jeżeli przyjdę do ćwierćnotowego grania, to tak czy tak to, wiesz, będzie w jakiś sposób spokojne, nie? Więc wszystko generalnie kręci się wokół umiejętności przełączania się i akceptowania tego, kim jesteś. No. No powiem ci, że nawet ta odpowiedź z wiadrami mnie trochę zaskoczyła, chociaż jak sobie teraz o tym pomyślę, to jest to na swój sposób oczywiste. Natomiast myślę, że temat tych wiader warto by było trochę pociągnąć, ponieważ jednak umówmy się, perkusja nie jest najprostszym logistycznie instrumentem, nie? Natomiast wydaje mi się, że taki temat wiader może w zasadzie sobie zacząć każdy i już zacząć bawić się tą taką melodyjnością, później również na zestawie perkusyjnym, ale chodzi o tą taką kreatywność, nie? Że właśnie na czym mogę grać, żeby to zabrzmiało ciekawie. No i u ciebie ten projekt z wiadrami przecież w pewnym momencie też eskalował do tego stopnia, że zagrałeś, no, no umówmy się, dość sporej scenie z Hej. No i właśnie. Jak to się stało? To było tak, że Hej ogłosił konkurs, że szukałem artystów grających na nietypowych instrumentach akustycznych. I to był tak naprawdę pomysł Alka, nie? Żeby wysłać tam zgłoszenie, bo ja byłem sceptyczny do takich akcji, bo ja byłem bardziej taki, wiesz, rock and roll, ulica, nie będziemy się nikogo prosić o granie, rozumiesz? A Alek zawsze był taki i dalej taki jest, nie? Że on mnie jakby pociąga w te rzeczy, że mówi: nie, no stary, trzeba wejść do ludzi, musisz do tego wjeżdżać i tak dalej. Więc bez niego, wiesz, dużo rzeczy by się też nie wydarzyło, ale oni ogłosili taki konkurs, że ludzie się mają dograć na jakichś właśnie nietypowych instrumentach akustycznych do 2 piosenek, nie? Ta pierwsza to była tam Sick, chyba tam Nie, 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 a druga to była tam Teksański, nie? Takie 2 piosenki, kultowe zresztą. I ludzie się tam podogrywali, a my w tym czasie
Stary, byliśmy w Berlinie, graliśmy jakiś event chyba. Tak, i potem polecieliśmy do Dublina i w Dublinie graliśmy na dniach Świętego Patryka wtedy, czyli jakiś, wiesz, parada i tak dalej. No tyle ludzi stary, że jak graliśmy streety, to musieliśmy na chwilę przystawać, bo był korek na ulicy, nie? Od tłumu po prostu. A, więc świetne rzeczy. I w tym czasie, i tuż przed wylotem nagraliśmy właśnie filmik, jak gramy do tej jednej piosenki, nie? Ja w zasadzie, ja się zajmowałem aranżem tych wszystkich rzeczy, co każdy z nas ma grać, ile. I wiesz, i tak było takie dopalone, że było takie wyżej. Wiesz, mocno drum and bassowe akcje. I też zawsze byłem zwolennikiem tego, żeby mieć po jednym wiadrze, nie? Żeby nie być tak, że siedzisz po prostu po turecku, bo to też jest niewygodna pozycja. Tylko mamy po jednym wiadrze, żeby było, wiesz, minimum po prostu. Nagraliśmy to, wysłaliśmy i w ogóle ja zapomniałem o tym. I Alek dostał telefon potem od jego wtedy narzeczonej, już obecnej żony, która zresztą pomalowała tą zebrę. Tak, nie? I dostał telefon od niej, że hej, wybrał tylko nas. Bo oni mieli robić coś takiego, że mieli stare grać w każdym mieście i z każdego miasta mieli wyłaniać jakiegoś artystę. A ludzie się tam dogrywali typu widelcem po kaloryferze, wiesz, takie jaja sobie po prostu zrobili, nie? No, a ja nie wiedząc w ogóle, jak to wypali, więc stwierdziłem, że to zróbmy to po prostu tak, żeby było na sterydach. I oni wybrali nas na całą trasę. Więc my z tego Dublina wróciliśmy do Wrocławia i od razu graliśmy tam halę stulecia, wiesz, sold out, nie? I wychodziliśmy tylko na ostatnią piosenkę. Więc wychodziliśmy tak, jak Kaśka już nas, wiesz, przedstawiała, więc my wychodziliśmy i w tym momencie cała sala w ogóle wstawała, nie? Więc my graliśmy jeden numer tylko, ale przejechaliśmy z nimi z 15 koncertów. Więc ja wtedy, wiesz, z tego streetu marznącego, wiesz, otoczenia, wskoczyłem z Alkiem do busa z hejem, nie? I wiesz, i mieliśmy hotele, i wiesz, i przejazdy, i wszystko, więc nagle wskoczyliśmy w najwyższą pułę na tamten czas, nie? No. No, jakby nie było, to jest ciekawa rzecz. To chciałem tylko tam uściślić w związku z tym konkursem. To było tak, że jedna osoba, czy też jeden zespół mógł wygrać, tak? Czy tam było ewentualnie lokalnie, nie? W ten sposób to tak działało jakoś, nie? Że oni z danego miasta, jak byli w danym mieście, to mieli wybrać najlepszą osobę z tego konkursu, nie? No a że stało się, jak się stało, że wybrali tylko nas na całą tą trasę, no to ja już nic tam nie poradzę. Właśnie sobie tak wyobrażałem w pewnym momencie, że jest ten koncert i mówiłeś o tych kaloryferach, że nagle ktoś by wlazł na scenę po prostu z tym kaloryferem, nie? Tak. No, ludzie po prostu troszeczkę żartobliwie do tego podeszli. To ja się nie dziwię, no bo pewnie gdybym, wiesz, gdybym wpadł na taki pomysł, nie grając na wiadrach, w ogóle nie robiąc takich rzeczy, to pewnie też bym pomyślał, że no to nie wiem, no to może na prysznicu, czy coś takiego, nie wiem, nietypowy instrument akustyczny, nie? Więc akurat tak się zdarzyło, że była, trafiła się okazja z jakimś tam przygotowaniem, powiedzmy, nie? Dobra, a powiedz mi, bo czy przez ten koncert, czy ten koncert może dał ci jakby takie podłoże, że w pewien sposób zaczęto cię zauważać, bo później przecież zaraz była współpraca z Eweliną Lisowską, nie? I tego typu rzeczy. Tak, znaczy tak, że była współpraca z Eweliną, natomiast gdzieś tam na pewno, wiesz, zapadłem w świadomości muzyków grających wtedy w Hej, bo ten skład był powiększony właśnie o tą, wiesz, dodatkową ilość muzyków, bo to był Hej Unplugged, nie? Więc tam nie było ich jakby piątka, jakby w tym, wiesz, rdzennym składzie, tylko było znacznie więcej osób. No i między innymi właśnie dzięki temu, że się tam pojawiłem, to poznałem Marcina Macuka, który potem mi na przykład, wiesz, zaoferował jednorazowe zastępstwo u Kasi w tym jej solowym projekcie, ale tu jeszcze to była jakby ta wersja przed tą obecną, nie? Więc tam też była taka sytuacja, że właśnie, wiesz, byłem, powiedzmy, siedziałem zdołowany w sali, bo to był jakiś luty chyba, czy coś takiego. I generalnie nie widziałem, wiesz, miałem ten moment, kiedy znowu myślałem, że nic tak naprawdę nie ma sensu i nikt i nie wyrwę się stąd. I dostałem wtedy SMS-a od Marcina, czy bym nie zagrał. I wtedy, wiesz, to był taki dość bardzo mocny kop. Wtedy pamiętam, wtedy kupiłem swoje pierwsze szury, tam SE 215, nie? Wtedy, wiesz, miałem taki
Mam je zresztą do dziś, jako już backupowe służą. No i potem to się tak potoczyło, nie? Że jak zagrałem z Kaśką, to gdzieś te nagrania chyba może na YouTubie są nawet. Potem wiesz, jakby od innej strony też wszedłem w środowisko w ogóle muzyczne, ale to na przykład zaprocentowało to granie z tym Hejem, że na przykład potem się okazało, że Marcin był w tym składzie zespołu jak jeszcze istniał, więc miałem okazję potem po iluś tam latach, chyba po 5 albo po 6 latach zagrać jeden koncert na męskim graniu, nie, z zespołem Pogodno. Właśnie dzięki temu, że znałem Marcina i że gdzieś tam, wiesz, się spisałem, nie, bo jak przyjechałem na próbę do Kasi, no to zagraliśmy wszystko bez Kasi do pierwszego refrenu i chłopaki, dobra, następny, nie, więc ja byłem trochę taki, wiesz, przerażony, mówię, jak to tak szybko, nie. A wejście do Eweliny to jakby z zupełnie innej strony, bo też oczywiście ktoś mnie zauważył, wiesz, na YouTubie. Jak grałem z takim zespołem Piwo, to się przez V pisze, jak sobie wpiszecie Piwo, tak, Słońce, które znasz, to jest parę ładnych w ogóle wykonów live, właśnie jakiś tam 2013 rok, coś takiego, bo ten zespół tam w połowie lat 90. gdzieś tam się wybił, czy coś, to potem ucichło i oni potem wrócili i ja zrobiłem z nimi drugą płytę, ale przed nagraniem tej płyty to zagraliśmy parę ładnych koncertów i właśnie z tego koncertu było zarejestrowane wideo, między innymi moja solówka, tam Ilana Rubina, którą zrobiłem. I z racji tego, że właśnie Wojtek Garwoliński, wokalista, lider tego zespołu, wiesz, gdzieś był znany w środowisku, no to ktoś, wiesz, obejrzał to po prostu, ten koncert. I tą osobą był Maciek Wasio, obecny rockowy producent i lider zespołu OCN, a jeszcze wcześniej nazywał się Ocean. No i on mi zaproponował, czy nie zagrałbym parę koncertów z zespołem OCL. Ja kompletnie w ogóle nie znałem tego bandu i oczywiście jak posłuchałem, to muzyka mi się spodobała. I się okazało, że grałem zastępstwa, że miałem grać zastępstwa za Radka Owczarza, nie? No więc a ja jakby też nie miałem, co było dobre z jednej strony, bo nie miałem tej świadomości, że wiesz, że miał Radek Owczarz, a ja to nie wiem, czy dam radę, tylko mówię po prostu, no dobra, to za Radkę możemy zagrać, to tam nie było nic skomplikowanego, nie? Więc jak już się pojawiałem gdzieś właśnie z Wasiem, z Maćkiem, no to wiesz, już potem graliśmy na przykład, grałem większą część trasy OCN i Happy Set, graliśmy taką wspólną trasę. No i też gdzieś właśnie już byłem, wiesz, jakby od tej strony wszedłem trochę, nie? W biznes muzyczny. No, więc... no i oczywiście Maciek potem, Wasio, jak spotkał się z Johnsonem, moim obecnie przyjacielem przeogromnym na, wiesz, na śmierć po prostu, to on pokazał po prostu Johnsonowi moje jakieś tam wideo, nie? Na zasadzie typu kogoś ci pokażę. No jak on pokazał te wideo, powiem chyba ta historia, nie wiem, czy to dobrze powiem, ale Maciek wtedy powiedział, mówi tylko mi go nie ukradnij. No i Johnson oczywiście, jak się okazało, jak się zwalniał miejsce u Eweliny, to od razu jakby mnie, wiesz, zawinęli, nie? Więc Ewelina wtedy do mnie zadzwoniła i to widzisz, jakby nie było przez ten hej, nie? Oni w ogóle jakby o tym nie wiedzieli, nie? Tylko to było, wiesz, od innej strony, nie? No. To już wtedy jest ten motyw, gdzie te kropki zaczynają się łączyć, nie? Że tutaj gdzieś się pokazałeś, tutaj się pokazałeś, nie? Ale jeszcze myślę, że... No właśnie, zastanawia mnie w sumie jedna rzecz, bo teraz jest to trochę, a przynajmniej zaczyna być to oczywiste, że muzykom może dużo dać obecność w internecie, nie? Zresztą sam teraz myślę, że ostatnio dość mocno o tym wiesz, nie? Pytanie, jak uważasz, jak to było jeszcze parę lat temu? Czy to, że już wtedy troszeczkę byłeś aktywny w internecie, nie? Trochę coś tam na YouTube'a wchodziło, trochę coś tam na jakieś grupy na Facebooku, czy to też miało jakiś wpływ później? No wiesz co, myślę, że bardziej miało wpływ w środowisku perkusyjnym, wiesz? Bo ja miałem też taki moment, że jakby dodawałem prawie codziennie jakiś film na grupę perkusyjną, bo po prostu codziennie ćwiczyłem i codziennie to nagrywałem, nie? Więc wybierałem sobie jakiś wycinek i wrzucałem tam na przykład półtorej minuty. Oczywiście już wtedy wiedziałem, że lepiej sprawdzają się nagrania z Zooma, jakiegoś takiego, wiesz, fajnego rekordera, niż z jakiegoś iPhone'a, wiesz, 4S, nie? Gdzie mi po prostu, wiesz, strasznie harczał, wiesz, dźwięk na przykład, nie? Tego Zooma to mi też tato kupił. Pamiętam, że mi go dał i powiedział, żebym sobie czymś takim nagrywał. I to jakby dużo w ogóle wniosło, nie? Bo wtedy, wiesz, pojawiały się takie komentarze, że wow, ale te bębny super brzmią, że coś, bo ja go też stawiałem w takim miejscu, wiesz, ja go pamiętam, że go zaczepiałem na jakichś wieszach w ogóle na ubrania, w rogu sali, wiesz, i on był tak jakby za mną i zbierał w ogóle cały ten fajny dół z sali. I,
I wtedy publikowałem właśnie codziennie na grupie perkusyjnej i potem zacząłem też dodawać systematycznie na swój jakby prywatny profil, nie? Filmiki, jak gram, nie? Więc jak miałem i miałem właśnie więcej znajomych, przepraszam, z tej branży, no to oni też widzieli, że młody ćwiczy, nie? O coś na tej zasadzie, nie? Więc gdzieś tam cały czas to dodawałem, bez jakichś takich oczekiwań, nie? Że może, o Jezus, ktoś mnie może gdzieś tam zauważy. Nie? Nawet nie wiedziałem o tym, że aż tyle osób to ogląda, bo to się nie przekładało na ilość lajków, ale po prostu siłą rzeczy, jak to przewijali, wiesz, poza tym jeszcze te bębny w paski, które miałem, to też jakby przyciągają uwagę. I wtedy myślę, że trochę to procentowało, aczkolwiek nie jestem w stanie tak obiektywnie też ocenić, nie? Ale pamiętam na przykład, że wiesz, niektórzy inni koledzy, na przykład Wojtek Deryngowski, bo pamiętam, że był taki moment, że byłem ja, Hubert Kostyra i Wojtek Deryngowski i myśmy tak we trójkę aktywnie się pojawiali tam na jakichś grupach perkusyjnych. I wiem, że Wojtek już wtedy prowadził Instagrama. Więc ja zacząłem Instagrama dopiero ogarniać, nie wiem, jakoś na końcówce albo jakoś w połowie 2015 roku dopiero zacząłem ogarniać, czym jest w ogóle, wiesz, o co chodzi w Instagramie, gdzie Wojtek już to robił, powiedzmy, wiesz, 2-3 lata, nie? Więc on jakby był, wiesz, dużo wcześniej i tam budował to wszystko, a ja tak miałem tego Instagrama, coś sobie tam dodawałem, coś, nie? Tak, żeby, wiesz, odkryłem, że to może być też źródło jakiejś inspiracji, nie? Że tam jest dużo bębniarzy, nie? No, więc obecnie uważam, że trzeba to robić. No bo tak, no bo wszyscy to zaglądamy. To jest nasza, wiesz, dzisiejsza gazeta, nie? Jakby nie było. No trochę tak. Pamiętam jak na jednym właśnie story Wojtka Deryngowskiego, on coś chyba dał raz jakieś porównanie nagrań poprzez mikrofony i poprzez iPhone'a tam jakiegoś. I tej różnicy już w dzisiejszych czasach praktycznie wcale nie było. Przynajmniej w tych takich nagraniach typowo pod Instagrama. Wiadomo, że to nie jest jeszcze taka jakość, że moglibyśmy się tym pochwalić na jakiejś płycie, nie? Ale to już też pokazuje, że jest coraz łatwiej, nie? No nie, no jasne, to w ogóle. Wiadomo, że ten, wiesz, mic iPhone'owy troszkę kompresuje, nie? W sposób. Oczywiście. Jak grasz ghosty, to on te ghosty wyciąga. Jak przywalisz rima, to on go zaraz, wiesz, spłaszcza, nie? Żeby wszystko było w miarę takie. Tak ten, nie? Ale no, tak, no, wiesz, ja jak robię mix pod jakieś, wiesz, rolki na Instagram, to też inaczej dobieram, wiesz, proporcje, nie? Co innego jest, jak robię, wiesz, mix na jakiś większy film pod YouTube'a, nie? A co innego, gdy mam, wiesz, raczej rzadko nagrywam rzeczy telefonem, nie? Także, wiesz, po prostu wstawiam i nagrywam i wrzucam, bo jakby chcę mieć raczej zawsze mieć jakby regularność w tym, nie? Że jak jest taki dźwięk, to z takim dźwiękiem się pokazuje, nie? No chyba, że jest jakiś, wiesz, jakiś live transmisja czy coś takiego, czego też dawno nie robiłem, to wtedy tak, nie? Tak pamiętam, że w pewnym momencie tak się jakoś przypadkowo złożyło, że razem robiliśmy live'y z ćwiczeniami na padzie. To było całkiem ciekawe. Był taki okres. No, ciekawa sprawa w ogóle. Jak była pandemia właśnie. Dobra, właśnie, a propos takich live'ów, chociaż może nie tylko, myślę, że podrzucę ten taki newralgiczny temat, o którym wcześniej trochę rozmawialiśmy, ale myślę, że jest on szalenie istotny w dzisiejszych czasach. W temacie nauczania perkusyjnego. I chodzi mi głównie o coś takiego, że no dzisiaj w zasadzie w cudzysłowie nauczycielem perkusji może zostać każdy, co ma swoje takie plusy, ale ma też minusy, nie? I jakiś czas temu miałem chyba dwie albo trzy takie historie, że ktoś przyszedł do mnie na zajęcia. No i po tej lekcji, po pierwszej, drugiej lekcji. Nagle ta osoba mi mówi: Ej, w końcu te zajęcia są jakieś takie fajne, że coś się dzieje i ja w ogóle wiem, o co tutaj chodzi, bo wcześniej chodziłem czy chodziłam na zajęcia do tego i tego perkusisty. Tutaj, co ciekawe, było to nazwisko znane, niestety. I się okazało, że te lekcje no, były no, słabe po prostu, nie? I teraz ty, na szczęście, uważam, no, potrafisz się odnaleźć w dwóch światach, jako muzyk taki zawodowy, artystyczny. Jako muzyk edukacyjny. Więc myślę, że możesz coś podpowiedzieć słuchaczom, na co powinni zwrócić uwagę, kiedy przychodzą do takiego nauczyciela, kiedy się powinna pojawić taka czerwona lampka, że ej, coś tutaj jest nie tak, chyba to nie jest ta osoba, do której powinienem chodzić. No przede wszystkim ta osoba powinna najpierw w ciebie
o bardzo wiele rzeczy zapytać, nie? Nawet o takie rzeczy, na które nie będziesz w stanie odpowiedzieć, nie? Że dadzą ci do myślenia, że może dopiero wtedy zaczniesz się zastanawiać, nie? Nad tymi rzeczami. I to mogą być takie rzeczy, jak wiesz, jakiej słuchasz muzyki, jak chciałbyś grać, kto jest twoim ulubionym perkusistą i dlaczego. I myślę, że dobrze też. To też zależy, wiesz, od osobowości, nie? Na ile masz też taką, wiesz, inteligencję emocjonalną, czy też, można powiedzieć w cudzysłowie, czujesz ludzi, żeby się też nie dać zdominować, nie? Na zasadzie takiej, że, wiesz, my wszyscy lubimy, jak nam się za każdym razem mówi, super, super, wow, fajnie zagrałeś, wiesz, wszyscy lubimy lajki, wszyscy lubimy wyświetlenia, bo to też jest, wiesz, łechtające, jakby nie było nasze ego, nie? To też jest pewien rodzaj jakiejś tam, wiesz, próżności po prostu, nie? Ale myślę, że trzeba było być uważnym też na to, że czasami taki nauczyciel może chcieć cię zdominować, nie? Że przejdziesz i on po prostu zdominuje cię w sposób taki, że powie ci, no i to masz to, tu, tak wiesz. I ja dopiero, wiesz, po tylu latach uczenia widzę, że jeżeli gram prosty beat i nawet jeżeli zrobię, powiedzmy, wiesz, staram się zawsze grać w ten sposób, nie pokazywać ludziom od razu w ten sposób, nie? Bo i tak wszyscy generalnie grają tak. To nawet jeśli zagram prosty beat i wiesz, i zrobię tą przekładkę, że zrobię lewą ręką, zaatakuję hi-hat w ten sposób, to dla ludzi starych to jest już w ogóle wow, total, nie? A dla ciebie to jest po prostu coś takiego, nie? I to, żeby już mieć na uwadze to, że jeżeli pokazujesz komuś coś takiego i mówisz, no wiesz, to zaczynasz robić jakieś przejścia, to tak go możesz przygnieść w ogóle tym, że jeżeli on sobie zacznie zdawać sprawę z tego, faktycznie jaki jest ogrom, wiesz, pracy do wykonania, nie mówię, że nie jest, nie? Ale jak sobie tak, wiesz, jak go przytłoczysz tym wszystkim, to możesz go zniechęcić, nie? Więc myślę, że jakby strzelanie, wiesz, fajerwerkami i jakieś takie, może nawet, wiesz, nieświadome popisy mogą też kogoś zniechęcić. Na pewno taki nauczyciel powinien dbać o to, w jakim miejscu w ogóle lekcja się odbywa, nie? Bo to też musi być, wiesz, przyjemnie, nie? Ja na przykład mam coś takiego, że zawsze się staram, żeby była woda, wiesz, dla ucznia, nie? No, ten mój jeden uczeń też w ogóle robi coś takiego, że kupuje zgrzewkę, wiesz, wodnie i przynosi mi ją po prostu do sali. Nie? Więc wiesz, małe wody zawsze są do dyspozycji, jak ktoś przychodzi, żeby ktoś miał gdzie odwiesić kurtkę, żeby nawet nie musiał zabierać ze sobą swoich słuchawek, tylko żebyś miał wszystko na miejscu, że jak siedzi, to żeby nie musiał, wiesz, kłaść nut na pierwszy ton, tylko żeby też miał to gdzieś, wiesz, w zasięgu wzroku, żeby nie musiał grać tak cały czas, nie? To są takie rzeczy, że jak ktoś przyjdzie, to żeby mógł faktycznie odłożyć kurtkę, ściąć i żeby miał wszystko podane, nie? On musi się czuć po prostu jak w zajebistej knajpie, nie? Więc to jest to. On jest po prostu gościem w twoim pokoju i musi się czuć bardzo dobrze. No i też nauczyciel powinien, wiesz, ja się zawsze śmieję, nie? Jak kończę lekcję z kimś i mówię, słuchaj, musimy się generalnie już zbliżać ku końcowi, bo mam następnego pacjenta, nie? Bo czasami się czuję jak taki, wiesz, doktor, nie? Że po prostu ktoś gra, a ja ostatnie 10 minut, wiesz, mu wypisuję po prostu kartkę A4, na przykład zagadnień, które ma zrobić, nie? I myślę, że przede wszystkim zaangażowanie jest tutaj ważne ze strony nauczyciela i to, żeby też nauczyciel się cieszył z twoich postępów. No i jeżeli nauczyciel robi takie rzeczy, że na przykład, wiesz, ja nie mówię, że ja nie zaglądam w telefon podczas lekcji, nie? Bo ty też robię coś takiego, że jestem w stanie, wiesz, albo nagrać kogoś, albo, wiesz, odpisać, wiesz, nie wiem, do narzeczonej na zasadzie, że nie mogę teraz odsłuchać, wiesz, głosówki, nie? Ale jeżeli wiesz, nauczyciel po prostu siedzi cały czas i siedzi na stołku i mówi jeszcze raz graj, albo nie, to źle, no to sam wiesz, jak to jest, nie? To jest tak, jakbyś poszedł z kimś się spotkać i ktoś z tobą gada, a siedzi, wiesz, cały czas w telefonie. Więc to jest przejaw jakiegoś takiego, wiesz, olewactwa po prostu, nie? No to już jest brak kultury ewidentnie, nie? Tak. No jest dużo rzeczy. No. Myślę, że doświadczenie i przede wszystkim to, że nauczyciel też powinien też umieć się przyznać do tego, że ja nie umiem takich rzeczy robić, na przykład, jeśli uczeń coś spyta, powinien też powiedzieć, że jeżeli ja na przykład specjalizuję się w graniu rockowym, mogę też inne rzeczy, wiesz, podstawy jakieś zrobić, ale jeżeli ktoś przyjdzie do mnie i powie, że chce grać jazz, to ja mu powiem, to ja nie jestem w ogóle twoim nauczycielem, nie? Pomimo tego, że na przykład oferuje mi, nie wiem, na przykład 300 zł za godzinę, nie? To ja mu tak czy tak powiem, no, że wiesz, no, podstawę możemy zrobić, ale ja ci dalej nic w tym kierunku nie pokażę, nie? No tak. To jest ten. No, taki uczeń też oczekuje jakiegoś rezultatu, umówmy się, w tym wszystkim, nie? No tak, oczywiście, oczywiście, że tak. No. To wiesz, to już jest
to już jest też jego robota, nie? W tym momencie do wykonania. Sami wiemy, bo jeżeli też to wiesz, że można cały czas podawać, 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 ale jeżeli jakby z drugiej strony nie ma włożonej pracy, no to tu się kończy w ogóle gra, nie? No i myślę, że każdy, kto trochę uczył gry na perkusji, doświadczył czegoś takiego, że są osoby, które ogarną pewne rzeczy w parę miesięcy, są osoby, które i w latach, powiedzmy, tą samą rzecz potrafią robić. I tutaj już, tu właśnie wchodzimy trochę na taki temat, że nie zawsze, a wręcz prawie nigdy bym powiedział, że jeżeli jakiś uczeń perkusyjny ma jakieś fajne osiągnięcie, nauczył się jakiegoś utworu czy tego typu rzeczy, no to nie jest, że nauczyciel go nauczył. No nie, no nauczyciel tylko wskazał jakiś kierunek, a robotę ma do wykonania uczeń jednak, nie? Nauczyciel daje drogowskazy i przede wszystkim powinien takie drogowskazy ci dawać, które zaoszczędzą po prostu twój czas, nie? Żeby nie popełniać niektórych błędów, nie? Które będą ci trzymały w miejscu, nie? No to też trzeba mieć jakiś tam pewną dozę odwagi, nie? Żeby pójść do nauczyciela, powiedzmy, wiesz, tak jak ja gdzieś tam, wiesz, czasami powiedzmy, jeśli miałbym pobrać lekcję, wiesz, u jakiegoś gościa zza oceanu czy coś, to też najpierw już bym sobie przygotował listę pytań i najchętniej też sobie bym nagrał tą lekcję i zrobił to tak, żeby jak najwięcej z tego wycisnąć i faktycznie, wiesz, jeżeli on by mi powiedział, wiesz, że źle siedzę, albo że powinienem mieć to tak ustawione i tak, to raczej bym to przyjął z pokorą, nie? A nie tak, wiesz, miał na zasadzie, że dobra, pokaż mi jakieś fajne przejście i już, nie? Powiedz mi, Oskar, bo jeszcze jedną rzecz w temacie właśnie tego nauczania. Czy wierzysz w talent? Wiesz co, nawet czytałem taką książkę, która nosi tytuł Droga na szczyt. Na 400 stron ma i tam są opisani ludzie, którzy są arcymistrzami w ogóle, wiesz, w szachy, ludzi, którzy potrafili zapamiętać pewien ciąg cyfr i to naprawdę, wiesz, jakieś w ogóle niesamowite wyniki, wiesz, sportowcy, muzycy. I powiem ci, że naprawdę bardzo, bardzo wiele rzeczy ma wpływ na to, żeby można było określić, że ktoś ma talent, nie? Myślę, że to wszystko się zaczyna od początku życia, nie? To jak u ciebie jest w domu, nie? W jaki sposób wychowują cię rodzice, jakich masz ludzi, jakie masz środowisko, nie? Bo myślę, że nie wiem, wiesz, nie jestem w stanie ci powiedzieć, czy wierzę w talent, czy nie wierzę w talent. Na pewno wiem, że jest coś, co mogę powiedzieć, jakby, że wiem, że widzę to od razu i ty też, że jest coś takiego, że jak ktoś siada, powiedzmy, nie wiem, 12-letni dzieciak, siada i zaczyna grać, to ty wiesz, czy on właśnie to ma, czy tego kompletnie nie ma, nie? I to już są takie rzeczy, że nawet na przykład się okazuje, że ten, który to ma, to na przykład znacznie bliższa jest jego sercu, wiesz, muzyka, nie? Czy też w ogóle podoba mu się to, nie? A na przykład jeżeli ktoś siada, to się okazuje, że na przykład w domu nigdy nie leciała żadna w ogóle różna muzyka, tylko cały czas leci, wiesz, RMF Max, wiesz, w radiu i słyszy na okrągło te same rzeczy, a telewizor w domu gra na okrągło, bo wiesz, tylko wszyscy czekają, aż będą fakty, nie? I wiesz, i wiadomości, nie? I nagle się okazuje, że taki ktoś w ogóle się nie obraca w tym, jego głowa nie jest tym, wiesz, nasiąknięta, nie? Czy też na przykład właśnie, wiesz, tata, nie wiem, nie ogląda koncertów, nie? Albo nie jeżdżą, wiesz, nie ma po prostu tego w jego życiu codziennym, nie? Więc myślę, że tutaj jest ta różnica właśnie, nie? W tym, czy ktoś siada i intuicyjnie wie, czy siada i po prostu ma, że totalnie nie, nie? Więc to takie rzeczy mają wpływ, nie? A wiesz, gdybym miał powiedzieć o sobie na przykład, to mi wszyscy mówili, wiesz, że mam talent, nie? Że o Jezu, masz talent i w ogóle, ale ja od dziecka zawsze oglądałem, zawsze w moim domu była muzyka i tak jak mówiłem na początku, że ja, wiesz, zacząłem, wiesz, tam od tańca, więc ja od kiedy pamiętam, zawsze gdzieś tam, wiesz, rytm we mnie był, nie? Nawet, wiesz, intuicyjnie już pamiętałem, co to są, wiesz, jak na to 8 taktów, nie? Jakby te, wiesz, ile trzeba poczekać, po prostu nawet wiesz, nigdy nie licząc, nie? Więc na pewno to, wiesz, talent jest niezbadany, ludzie nie mają czegoś takiego, że wiesz, że wiedzą, czy ktoś ma jakiś talent, czy nie. Naprawdę, stary, cholerę czynników się na to składa, nie? Począwszy nawet od takich, myślę, nie wiem, neurologicznych, czy coś, nawet takiej samoświadomości ciała, nie? Sam wiesz, jak to jest, że jak ktoś gra w ten sposób, to nie jest w stanie zrobić tak, tylko robi tak, nie?
Więc to jest ta różnica, nie? Że ktoś na przykład myśli, że gra z nadgarstków i jest rozluźniony, ale tak naprawdę chodzi o to, nie? Już umiejętność świadomości ciała po prostu. I tu się też te rzeczy zaczynają, nie? Że na przykład, wiesz, są całe uwarunkowania, nie? Wiesz, genetyczne nawet, nie? Więc nie wiem, no tu ci niestety, ale powiem, że nie wiem, czy wierzę w talent. Myślę, że jest bardzo dużo składowych na to, żeby można było powiedzieć, że ktoś ma talent, ktoś nie ma. Myślę, że bardziej pod hasłem ktoś ma talent, to znaczy, że jego przyszłość jest taka, a ktoś, kto nie ma talentu, to jego przyszłość jest taka, nie? Jeśli oceniamy go w danym momencie. Znaczy, to od razu też powiem, to nie jest też według mnie wcale taki łatwy temat. Chodzi mi też o coś takiego, że wiesz, że czasem ktoś przychodzi na przykład na zajęcia, albo nawet sam się gdzieś tam zaczyna uczyć, no i stwierdza, że kurczę, to wcale nie jest takie łatwe, jak myślałem, nie? Czy ja się w ogóle do tego nadaję? Może ja nie mam ta do tego talentu, powinienem to rzucić, nie? I może tak z Twoich doświadczeń, bo wiem, że są też różne podejścia co do tego tematu. Czy miałeś kiedyś taką sytuację jako nauczyciel, że stwierdziłeś, ej, to nie ma sensu, powiedzmy, z daną osobą? Nie. Znaczy, nigdy żadnej osobie nie powiedziałem tego. Nie powiedziałem nigdy jakiejś osobie, że wiesz co, nie ma sensu. Nie, nigdy tego nie powiedziałem. Nie? Bardziej to wiesz, to już wyglądało w ten sposób, że powiedzmy, jak skądś odchodziłem, nie? Jak gdzieś wiesz, gdzieś w innych miejscach pracowałem, to na przykład wiesz. Nie uważałem, jeśli na przykład miałem grupę uczniów, wiesz, jak dużo słabszych, to nie uważałem, że kurczę, szkoda, że wiesz, że nie mam na przykład zajęć z tymi ludźmi, nie? Bo uważałem, że jakby czy to będę ja, czy to będzie ktoś inny, to tak czy tak, wiesz, ten proces będzie przebiegał dalej tak samo, bo jak poznajesz, wiesz, każdego ucznia, wiesz, z każdymi ludźmi tworzysz relacje, nie? Więc jeżeli, wiesz, jak ludzie przychodzą po pracy, czy na przykład, wiesz, dzieciaki, czy coś, to już wiesz mniej więcej, jak wygląda ich życie, jesteś w stanie wywnioskować, że ten ktoś nie ma czasu w ogóle ćwiczyć, nie? Więc wiesz, no tak naprawdę ludzie chcą, jak sam wiesz, że trzeba przebyć troszkę tą drogę takiego, że trzeba troszkę się wygrać, wyszaleć, żeby znowu potem zrozumieć, że aha, czyli jednak źle siedzę. Wiesz, nie? Bo czasami ludziom jest ciężko to przyjąć na początku, że czyli musimy najpierw 2 tygodnie poćwiczyć samo siedzenie. To też wynika z charakteru, nie z podejścia w ogóle do tego, nie? Oczywiście. No więc właśnie, nie? Więc nigdy nikomu nie powiedziałem, że to nie ma sensu. Bardziej miałem na zasadzie takiej, że jak po prostu kończyłem gdzieś, wiesz, z kimś współpracę czy coś, to tak, wiesz, prosto mówiąc, jakby nie zabierałem tej osoby ze sobą, nie? Wiadomo, no też nie można, wiesz, jakby też takich rzeczy robić, ale jeśli jesteś z kimś umówiony, ale nie. Nie, raczej po prostu to było tak, że jeżeli ktoś przestał się odzywać na lekcji, wiesz, w temacie lekcji, to ja to jakby nie cisnąłem w tą stronę, żeby go jakby, wiesz, przypominasz mu, że halo, są lekcje czy coś, tylko sprawdzałem na przykład, że a jak się na przykład nie będę odzywał na te lekcje, to wiesz, bo to jakby jednostronne było, to odpuszczałem w ogóle temat, nie? Bo to ja nie chcę, wiesz, nigdy nie chciałem tak, żeby lekcje gry perkusji były przymusem, nie? Oczywiście. Pytam o to dlatego, bo nawet na moim YouTubie gdzieś tam ostatnio pojawiły się takie komentarze tam pojedyncze, że ej, nie wychodzi mi to czy tamto ćwiczenie, czy w ogóle jest sens dalej iść, nie? No i takiej, no, wiesz, jedno ćwiczenie nie wychodzi, zaraz tragedia. No chyba nie tak to powinno wyglądać, nie? Tak mi się wydaje, że okej, niektórzy mają różne predyspozycje, takie lub inne. Ale jednak po prostu ostatecznie i tak chodzi o to, kto ile powiedzmy tego wytrenował, nie? To jest wszystko jakaś umiejętność do wyćwiczenia, nie? Tak, to co to granie na bębnach to jest, wiesz, i ćwiczenie to też jest takie ćwiczenie, nie? Ale czym jest dla kogoś ćwiczenie, nie? To też zależy od tego, w jakiej porze dnia takie rzeczy robisz, nie? Czy to jest, wiesz, na którym momencie w ciągu dnia, nie? Kiedy masz, wiesz, chłonny łeb, nie? Ile tam od tego czasu temu poświęcasz, nie? Czy, wiesz, to też jest tak, że sam widzisz, jak ćwiczysz codziennie na padzie, to twoje ręce potem na przykład, wiesz, po 2 dniach cię proszą o to, żeby grać, nie? To samo jest z treningiem na jakimś tam, wiesz, na siłowni czy coś, nie? Jak ja, wiesz, jak nie pochodzę, co prawda nie jestem jakiś, wiesz, i tak dalej, ale jak nie pochodzę, wiesz, 3 dni, to już mam, jakby moje ciało potrzebuje ruchu, nie? Bo ja jakby, wiesz, dam też o kondycję i tak dalej, nie? Więc też potrzebuję tego bodźca, nie? Więc to też trzeba jakby się, wiesz, swoje ciało nauczyć tego, że takie coś, wiesz, ono praktykuje, nie?
I istotna jest bardzo refleksja, nie? Żeby nie tyle siadać i lecieć na ilość, że siedziałem, dobra, grałem 10 minut, bo starczy może gdzieś tam coś, bo to nie jest, wiesz, to nie jest to, że idziesz, wiesz, pompujesz rękę, z jednej strony przeglądasz telefon i nieważne, bo przecież twój, wiesz, możemy powiedzieć, nie? Bo nie wiem, może są inne teorie, że twój mózg nie ma na zasadzie typu, że biceps ci powie, halo, nie jesteś skupiony, nie urosnę. Tylko to po prostu chodzi o, wiesz, o zaatakowanie go i tyle, nie? A tutaj kompletnie to tak nie działa, nie? To nie może być tak, że ty idziesz i lecisz na ilość i gdzieś tam się odłoży, wiesz, te godziny i nagle pewnego dnia wstaniesz i będzie umiem, nie? Tylko to wszystko wymaga refleksji. Dlaczego mi coś wyszło? Czy naprawdę, wiesz, jestem rozluźniony na tyle, na ile powinienem, nie? Granie z lustrem jest bardzo ważne, żeby też umieć od razu na bieżąco siebie oglądać, a nie nagrywasz telefonem, potem to oglądać jeszcze przed snem i zapominasz potem o tych wnioskach, nie? To wszystko jest bardzo angażujący proces, nie? Więc niestety ćwiczenie nie jest, to nie jest takie właśnie ćwiczenie, nie, na wiesz, na jabadu, nie, tylko no właśnie aktywne bardzo, nie. Super. No to co, Oskar, to powiedz mi jeszcze, bo wiem, że teraz w lutym, kiedy akurat nagrywamy tę rozmowę, coś się będzie u ciebie działo. Opowiedz o tym. Tak, 18 lutego w mojej miejscowości Bytom, z której pochodzę, bo na co dzień mieszkam w stolicy, w miejscowości Bytom, w Bytomskim Centrum Kultury poprowadzę warsztaty perkusyjne, które będą wyjątkowe, ponieważ będą dłuższe niż zwykle. Ostatnio trwały one 3 godziny i zleciały jak pstryknięcie palcami i bardzo dużo osób w ankietach odpowiadało, że za krótko, co mnie dziwiło w ogóle. Więc teraz zrobimy, wiesz, 6 godzin z jakąś króciutką przerwą po środku, tak więc nawet jeśli ludzie przyjadą, wiesz, bez kanapek i tak dalej, to wszystko dostaną na miejscu. I warsztaty są naprawdę na bardzo fajnym poziomie, bo staram się to robić najlepiej w kraju, jak można, jeśli chodzi o, wiesz, jednego bębniarza. Więc będą, wiesz, dwa zestawy do dyspozycji. Zabiorę też zestaw elektroniczny, żeby też pokazać ludziom, że niekoniecznie, wiesz, trzeba mieć akustyczne, czyli miejsce do grania, tylko można mieć elektroniczny zestaw to również w domu. Na pewno będą materiały takie, wiesz, że i będę dużo rzeczy w nutach zapisywał, nie, gdzie wszystko będzie, wiesz, za mną na rzutniku, więc wszyscy będą wszystko widzieć. Będzie dużo czasu na to, żeby pozadawać pytania. Mam też w planie zaprosić mojego przyjaciela, basistę, żeby pokazać ludziom, jak w ogóle grać razem w sekcji, nie? Jak się, czy też Super. niekoniecznie z basistą, z jakimś kolegą, wiesz, żeby umieć świadomie, wiesz, tworzyć jakieś bity, rytmy, czy w ogóle, wiesz, muzykę po prostu, nie? Więc no, sam chciałbym pójść na takie warsztaty, bo zawsze jak chodziłem na warsztaty, to warsztaty wyglądały w ten sposób, że przyjeżdżał pan do sklepu perkusyjnego, grał gdzieś 10 swoich piosenek, pokazywał po to, wiesz, jakimi gra pałkami i siema, i tyle. W ogóle nawet nie zadawał pytań ludziom, wiesz, co chcesz grać, dlaczego, czemu ci coś nie wychodzi. A jeżeli ludzie zadawali jakieś pytania, to wiesz, jak to jest najczęściej. Nie? Najczęściej jest tak, że nagle masz pusty, bo ten koleś powiedział ci tyle rzeczy, że jak ty się go zapytasz, a jak grać szybko, to wiesz, to jest znowu te same pytanie, co zawsze. Nie? Więc wiesz, nawet nie ma żadnej interakcji z takim, wiesz, nauczycielem, a ja jestem w stanie, wiesz, kogoś zaprosić na scenę, żeby pograł ze mną, wiesz, na dwa zestawy i mogę mu jakby szybką jakąś taką, wiesz, lekcję udzielić. Nie? Więc ja uważam, że to jest bardzo spoko, bo sam chciałbym, mówię, pójść na lekcję, wiesz, z gościem, który gra wiesz, w jakimś tam topowym składzie i daje taką możliwość, nie? Oczywiście. Więc to się będzie działo 18 lutego właśnie. 18 lutego i też podlinkujemy to na dole filmiku i w podcaście. Także będzie możliwość sobie nabycia tych biletów. Do kiedy jest możliwość w ogóle zakupu biletów? Chyba można w ogóle nawet w dniu wydarzenia, chyba rano, godzinę przed wydarzeniem, chyba kasa powinna być też otwarta, nie? Więc to wiesz, albo online, albo po prostu na miejscu, nie? Super. No dobrze, no to Oskar, myślę, że podpowiedziałeś dużo bardzo ciekawych i wartościowych rzeczy. Myślę, że też ta nasza część rozmowy właśnie o tej takiej, no właśnie, edukacji też myślę, że była dosyć ważnym elementem, ponieważ właśnie chyba to jest trochę taki drogowskaz. Więc jeżeli chociaż jedna osoba sobie skorzysta gdzieś tam z Twoich porad, to ja się będę na pewno bardzo, bardzo cieszył. No i co? Oskara na pewno można znaleźć na YouTubie, Instagramie, TikToku, czy gdzieś jeszcze? Na Facebooku zapewne. Na Facebooku, tak, strona internetowa. No, gdzie tam mogę, to staram się być. No. We wszelkich czeluściach internetu. Tak to ujmijmy.
Mówiliśmy też o projekcie Bucket Guys. Tego typu filmiki właśnie z Bucket Guys też są dostępne na YouTubie, zdaje się, dalej, nie? Wszystko jest. Rewelacja. No to co? To jeszcze raz tutaj z mojej strony również zapraszam na warsztaty Oskara tymczasem. Mam nadzieję, że ta rozmowa była gdzieś tam dla Was wartościowa. No i Oskar, jeszcze raz wielkie dzięki. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.